było naprawdę różnych uroczystości, różnych wydarzeń i to będzie nowe źródło naszej wiedzy historycznej o czasach minionych. Znaczy o czasach bieżących, ale wiadomo, czas płynie dalej i już można sięgnąć do filmów, które rejestrują rzeczywistość. No to są bardzo, bardzo ciekawe rozważania. Myślę, że rzeczywiście takie porządkujące, próbujące dotrzeć do tego, do źródła naszej potrzeby oglądania ruchomych obrazów. A myślę, że z kolei te pierwsze doświadczenia braci, pierwsze doświadczenia z wyświetlaniem filmów braci Lumière, które zresztą odbywały się w całej Europie, prawda, te pokazy. Na całym świecie. Te pierwsze pokazy, to takie intensywne przeżywanie tych obrazów, wydaje mi się, że z kolei świadczy o tym, że człowiek ma potrzebę wielokrotnego przeżywania pewnych sytuacji i to jest ta funkcja emocjonalna. Widzimy coś na obrazie, widzimy w kinie, odtwarzamy jest życie, zwykłe życie, jak wjazd lokomotywy, czy wyjście robotników z fabryki, a jednak to budzi takie emocje, takie szalone emocje, więc dlatego mówię, że prawdopodobnie człowiek ma głęboką potrzebę przeżywania wielokrotnie tego samego, a ekran na to pozwala, wielokrotne odtwarzanie. Tak, jeszcze jest jeden esej, a tu wszystkiego nosi tytuł o żywionych fotografiach, czym jest, czym być powinno. I to jest bardzo ciekawa historia. Matuszewski przedstawia szanse, jakie daje film. Na przykład film oświatowy, film instruktażowy, film dokumentalny, film reklamowy. I to jest rok który, przypomnijmy, kiedy on pisał. To jest 1898. I co najciekawsze, jednym z postulatów Matuszewskiego jest na przykład filmowanie operacji, indywidualnych operacji chirurgicznych, a później pokazywanie lekarzom. A dzisiaj, czym jest telewizja przemysłowa na sali operacyjnej? Po prostu chirurdzy siedzą sobie z dala w sali operacyjnej, często nawet w innym mieście czy w innym kraju i oglądają w telewizji zabiegi wykonywane przez wybitnych chirurgów. Uczą się w ten sposób. To jest bardzo profetyczne, bardzo głębokie. Ale co ciekawe w tym wszystkim, Matuszewski uważał, że film fabularny, który zostaje określony kroki, to jest taka sensacja na jeden sezon. Taka prawdziwa szansa dla kina to jest ten film dokumentalny, znaczy przekazujący wiedzę o naszych czasach, przekazujący sposób realizacji pewnych czynności, no czy też właśnie operacji. I historia zakpiła z Matuszewskiego, ponieważ film fabularny dzisiaj stanowi główny nurt kina. Dokumenty zostały zepchnięte gdzieś w daleki kąt o filmach instruktażowych, czy też reklamy się zrobiły jakby nieco inne, na czym to polega. Filmy instruktażowe też są jakby czym innym niż to widział Matuszewski, ale to jest już rozwój mediów. A kiedy zaczęły powstawać pierwsze scenariusze do filmu? Znaczy, mówi się, że wynalazcą jest David Hall Griffiths, czyli to będziemy mieli rok 80. Bo wcześniej film był za krótki, zaczął koncept. Jeden gag na przykład, żeby mieć film. Później, kiedy filmy zaczęły się wydłużać, to trzeba było je porządkować. Więc wymyślono scenariusze, wymyślono ruch kamery, która najpierw była nieruchoma, później zaczęła przyjmować różne punkty widzenia. Później jeszcze zaczęto budować scenografię, kostiumy. No i zmieniła się gra aktorska, bo skoro kamera się ruszyła, to już aktor nie grał, jak starszy do ostatniego rzędu, tylko po prostu, co było zbliżenie, to mógł grać w sposób bardziej naturalny. Już nie chcę mówić o tym, co się stało, kiedy wymyślono dźwięk. No właśnie. Kiedy wprowadzono dźwięk. W 1926. Jaki był polski wkład w kinematografię? Przypomnijmy o tym. Więc polski wkład poza Matuszewskim ciągle pozostaje jednak znaczący. Już mówiliśmy o Pruszyńskim, wynalazcy pleografu. Pleograf różnił się od tej kamery braci Lumière tym na przykład, że klisza, na której rejestrował obrazy, nie była taśmą, tylko takim płatem celuloidu, jak zdjęcie rentgenowskie. I klatki poszczególne układały się jedna obok drugiej w pewien
obraz, ale te filmy ocalał również działający prototyp. Jest w Muzeum Kinematografii. W Łodzi. Znaczy to jest depozyt z Filmoteki Narodowej w Łodzi. Jak wyglądały dokładnie te właśnie te zdjęcia? Jeszcze tak piszmy? Sześć obrazków obok siebie, w nowym rządku sześć obrazków. W ten sposób taka kartka mniej więcej trochę mniejsza od formatu A4. Jedno obok drugiego. Czyli to samo można i dlatego odtwarzamy to tak samo w tym samym filmografii, też oglądając to przez wizję, czyli podobnie jak w przypadku kinetoskopu Ellisona. Ale bracia Lumière, oni mówią, to wiemy, jak z makiem się zachowujemy. Mamy przygotowany mak jabłka, należy obrać i albo zetrzeć na tarce, albo posiekać. Jabłka. Przygotowany mak. Wynalazek kina nowego obrazu wisiał w powietrzu. Limierom dzięki Sadunowi dało się przyjąć plany pierwszeństwa. Dzięki historykowi kina, tak? Ale jeżeli przyjmujemy, że tym wyróżnikiem jest ekran, który umożliwia. To żółte dodajemy szklankę tego cukru trzcinowego i to wszystko należy wymieszać. Teraz dodajemy do tego ten tłuszcz kokosowy. Dalej to wszystko mieszamy. Dodajemy teraz ten grysik, czy też te płatki. Proszek do pieczenia, wanilię. To cały czas się wszystko miesza. I teraz jest czas, żeby dodać jabłka, te starte, czy też posiekane. I na koniec dodajemy ubite białka. Białka można ubić same, można oddać odrobinę soli, można sobie tutaj dodać odrobinę cukru, ale to nie ma znaczenia, bo cukier już jest tam. Ubić jajka i delikatnie to wszystko wymieszać. Nie tworzymy tu dodatkowego ciasta, wszystko jest w tym cieście. Wyłożyć na blachę, mówię, to jest spora blacha, to jest pół kilograma maku, czyli może być taka szersza, wyłożona papierem, czy jak tam Państwo przygotują sobie takie do pieczenia ciasta, do foremki i do rozgrzanego, nagrzanego piekarnika w takich gdzieś temperaturze 180 stopni, około 50 minut pieczemy. Jeśli to będzie troszkę węższa blacha, to wiadomo, troszkę czasu więcej potrzeba, może plus 10 minut, jeśli bardziej takie będzie ciasto niższe, to taka około 50 minut wystarczy. I jeszcze my na to ciasto robimy taką coś świąteczne oczywiście wydanie, polewę czekoladową. I to można bardzo prosto roztopić. Tam się to piecze naturalnie, tak? Sprawdzamy, żeby ono nam się upiekło. I teraz po wyjęciu z piekarnika można ciasto zostawić do ostygnięcia i potem na zimne wylać roztopioną czekoladę, a można od razu na ciepłe ciasto, to już też potrafimy. Czyli gdybyśmy chcieli wziąć taką czekoladę, gorzką czekoladę, zwykłe tabliczki, roztapiamy je oczywiście w kąpieli wodnej. To też chyba wiemy, garnek, stawiamy na to miseczkę, której roztapiamy, tak, bo tam woda się podgrzewa w garnku, na tym miseczka i ona się, ta czekolada nam ładnie staje się taka płynna i tą czekoladą można polać to nasze ciasto. Można do czekolady dodać właśnie znowu z łyżkę dwie tego masła kokosowego, to będzie bardziej krzepło. To jest, ten kokos jest zawsze takim najlepszym tłuszczem, to jest bardzo dobry tłuszcz, bardzo też tak ładnie przyjmowany przez organizm. I wtedy mamy takie jeszcze właśnie świąteczne bardzo wydanie tego makowca z czekoladą. Smakuje wyśmienicie, ponieważ tam są i jabłka, tak? Mamy ten orkisz, mamy cukier trzcinowy, mamy mak, także same takie bardzo, ma olej kokosowy, bardzo smaczne ciasto i też nie obciążające organizmu, bo wręcz staje się takim lekarstwem, możemy powiedzieć w taki sposób, tak to potraktować. Pani Małgosiu, udało nam się tam zapisać. Udało nam się zapisać, mam nadzieję, że naszym słuchaczom też. Nie wiem, czy będziemy, czy uda nam się odebrać jakieś telefony, Pani Alfredo? Możemy odbierać, a ja wtedy w międzyczasie może jeszcze troszeczkę powiem o orkiszu, ponieważ docierają tu do nas takie właśnie, no właśnie do mnie, bo tak to jest właściwe,
takie głosy, że właśnie to zboże jest jakoś tam droższe i dlaczego i jak. I chciałabym właśnie...
Mm-hmm.